Na początku lipca rozpocząłem swoją wycieczkę po laboratoriach i pracowniach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Każde z miejsc było niezwykłe i ukrywało swoją naukową tajemnicę. Podczas zwiedzania m.in. odnalazłem rybkę Nemo, zobaczyłem paliwo przyszłości, nauczyłem się reanimacji psa i wydrukowałem sobie doniczkę. To jeszcze nie koniec. Dziś zapraszam Was do świata zapachów. Oczyszczalnie ścieków, obiekty gospodarki komunalnej, zakłady przemysłowe. Jeśli coś w powietrzu brzydko pachnie, tam pojawiają się oni, młodzi naukowcy z pracowni zapachowej jakości powietrza ZUT w Szczecinie. Nie ma żadnego urządzenia, które może zmierzyć zapach, wyrazić w liczbach, tylko do tego jest używany ludzki nos. I też nie mogą to być osoby przypadkowe, które oceniają zapach. Badaczem jakości powietrza może zostać osoba, która ma minimum 16 lat i charakteryzuje się określoną wrażliwością węchową. Pani Aleksandra Antoniewicz podczas studiów zapisała się do studenckiego koła naukowego, gdzie poznała olfaktometrię, dziedzinę, w której ludzki nos stanowi przyrząd pomiarowy. Spodobało mi się to, jest to bardzo innowacyjna dziedzina, która niesie ze sobą wiele perspektyw. Więc tak się złożyło, że poświęciłam temu swoje życie. Podczas pomiaru możemy ocenić różne cechy zapachu. Może to być na przykład intensywność zapachu, jakość hedoniczna, czyli to, czy dany zapach nam się podoba, czy nie. Możemy również określić rodzaj zapachu. I te trzy cechy są związane z takimi naszymi opiniami, czyli te oceny mogą być subiektywne. Natomiast w większości pomiarów olfaktometrycznych my opieramy się na progu wyczuwalności, czyli na takiej bezwarunkowej reakcji naszego zmysłu węchu. Jakiś zapach, tak, są tam najróżniejsze związki chemiczne i one pobudzają nasze receptory węchowe, dzięki czemu możemy ten zapach ocenić. Jest to ocena obiektywna. Są dwa rodzaje takiego pomiaru. Albo wykonujemy pomiary w terenie, czyli w otoczeniu tego zakładu. I wtedy są ludzie, którzy zwiedzają ten teren obok i stwierdzają, czy pachnie, czy nie pachnie. A druga metoda jest taka, że pobieramy próbki ze źródeł emisji zapachowej, przewozimy do laboratorium i tam oznaczamy stężenie zapachowe i przeliczamy na inne niezbędne wielkości. Naukowcy odkryli, że nos człowieka potrafi wyczuć ponad bilion zapachów. Czy to nie jest niesamowite? Podczas 6. Europejskiej Nocy Naukowców w Szczecinie sami ocenicie zapach tej niezwykłej nocy.